Dobra, coś tam porozbierałem, odkleiłem też baterię. Taki siedzi sobie sterowniczek, bardzo trudno się do niego dostać, bynajmniej u mnie. 21 amper, 48 V. No wiadomo, no sterownik to sobie można tam wymienić, można nawet 60 V. Ale powiem Wam, że jak sobie pomierzyłem trochę ogniwa, to wychodzi na to, że tutaj na stojąco wejdą ogniwa. Trzeba sobie dorobić tylko pokrywkę, która będzie wyższa. A z racji, że takie coś mam do dyspozycji, to nie przysporzy mi to jakiegoś wielkiego problemu. No i o czym chciałem jeszcze powiedzieć. To jest to mocowanie, które się składa w całości. No tak. Zobaczcie, tak wchodzi ogniwo na stojąco. Bo one normalnie leżą, czyli są w ten sposób. Nie, przepraszam, w ten sposób są. W ten sposób są ogniwa. Ale no to jest praktycznie żadna różnica. Także wystarczy poświęcić, jak to się mówi, przysłowiowy centymetr z wysokości i będzie gitara. Będzie można tutaj mega duży pakiet zmieścić. Ale o czym chciałem przede wszystkim powiedzieć. Tutaj, Bartek, musisz troszeczkę doświetlić, bo jest przyciemno. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda tutaj kwestia śrubek. Tutaj jest ten taki plastik. Z tym oświetleniem. Tutaj jest ten taki plastik. O. Ciężko go zdjąć, no ale jakoś tam się udało. Jest plątanina, chińska plątanina kabli. I tu mamy takie śruby z nakrętkami. Tu też. Te śruby trzymają to mocowanie. Oto mocowanie. U mnie te śrubki, o te, lekko się kręciły i zastanawiałem się, o co w tym wszystkim chodzi. No teraz już wiem, po prostu trzeba złapać tutaj kluczem i dociągnąć. Natomiast zauważyłem jeszcze taką rzecz. Tutaj w środku mamy stal, płytę stalową i tak jak widać, to jest w ogóle niedokręcone. Ta jest złapana, ale na przykład tu, w tej śrubce, o tu, zgubiła się nakrętka. Już ją nawet znalazłem, wpadła mi zupełnie po drugiej stronie. Także trzeba to ogarnąć, bo to jest element, który trzyma tutaj całość. Także jak pytaliście o jakieś wady, no to tak jak mówiłem, trzeba podokręcać wszystkie śruby. I wychodzi na to, że sobie po prostu podociągam wszystko, co tutaj tylko da radę i co widzę. I co ważne, nie na sucho, tylko na jakiś smar. Tak, i najlepiej nie na sucho, tylko na jakiś smar. A poza tym chińska myśl techniczna. Jak w Rumunii. No to powiem Wam tak. W Xiaomi było to zdecydowanie lepiej uporządkowane. Schludnie, tak. Było schludnie. Także tak to. Dobra, ale tu już wiem, co zrobić. Ja sobie tutaj założę białe światło. Albo po prostu czerwone wsadzę. Albo pomarańcz. Będziesz miał obrysówki. Albo pomarańczowe obrysówki. Bo mam tych diod z racji tego, co robię. O. Bałagan. Mam tego bardzo dużo. Także coś tam będziemy modzić dalej. No ale już widzę, że chyba z tym pakietem na stojąco to będzie dobry pomysł, bo wejdzie tych ogniw po prostu dużo. Zaraz sobie to pomierzę i zobaczę, co tutaj realnie wejdzie. No nic, dobra. No to robię dalej.